Szanowni Państwo, znajdujemy się w laboratorium mapy elektronicznej i systemu EGDIS. W laboratorium znajduje się symulator nawigacyjno-manewrowy Navi Trainer Professional 5000 w połączeniu z systemem mapy elektronicznej Navi Sailor 4000. Zajęcia realizują tu studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja, specjalność transport morski, z przedmiotów EGDIS, Electronic Chart Display Information System, czyli z obsługi systemów map elektronicznych, jak również z przedmiotów bezpieczeństwa nawigacji. Zajęcia realizują tu również studenci drugiego stopnia kierunku nawigacja, specjalność technologie offshore'owe. Możliwe jest to dzięki zainstalowanej na symulatorze konsoli DP klasy 1, która niejako wprowadza studentów w tematy zagadnienia statków dynamicznie pozycjonowanych. Laboratorium składa się z 6 stanowisk w konfiguracji Desktop Bridge. Umożliwia to realizację zajęć w taki sposób, kiedy to studenci manewrują między sobą, bądź też równolegle odbywają to samo ćwiczenie, które możemy szczegółowo sobie omówić po jego zakończeniu i porównać różne wyniki i rozwiązania za pomocą zainstalowanej tu interaktywnej tablicy. Symulator wykorzystuje bogatą bazę map wektorowych, akwenów ćwiczeniowych, jak również rozbudowanych modeli matematycznych jednostek. Umożliwia nam to realizowanie ćwiczeń w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych. Tak? Oznacza to, że możliwe jest tutaj wygenerowanie praktycznie dowolnych zadanych warunków hydrometeorologicznych, a jednostka będzie zachowywała się w sposób bardzo zbliżony do tego, jak zachowałaby się w sposób rzeczywisty. Podczas realizowanych tu zajęć z wspomnianego przedmiotu obsługi map elektronicznych i systemu EGDIS studenci zapoznają się tutaj szczegółowo z obsługą oprogramowania, z którym później mają do czynienia czy to na praktykach morskich, na naszych statkach szkoleniowych Horyzont 2 Dar Młodzieży, jak również podczas praktyk eksploatacyjnych, a później po zakończeniu kariery edukacyjnej, ścieżki edukacyjnej z oprogramowaniem, z którym później pracują na statku jako oficer wachtowy. Myślę, że Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni to odpowiednie miejsce dla wszystkich chętnych, chcących rozpocząć budowanie swojej przyszłej kariery związanej z pracą na morzu. Zapraszam do studiowania na naszej uczelni.